Po uroczystościach żałobnych w Moskwie 7 kwietnia 1880 roku pożegnali go rodacy. O 11 przed południem odbyło się w kościele Świętego Krzyża uroczyste nabożeństwo żałobne. Nieprzebrane tłumy wypełniły do ostatniego miejsca świątynię, przedsionki i schody. O 4:30 ruszył z kościoła kondukt żałobny. Na cmentarz Powązkowski odprowadzał artystę 40-tysięczny tłum wielbicieli jego talentu. Kronikarz Biesiady Literackiej pisał: czarował nas grą szlachetną, poetyczną, pełną ognia. Wielki artysta umarł z dala od nas. Słowik polski nie umilał mu chwil ostatnich, ale ciało spoczęło pod naszą brzozą, u stóp naszego grodu, obok serc tych, którzy kochali go i wielbili. Na bratnich barkach zaniesiono szczątki jego okryte wieńcami. 5 lat później przyjaciele wznieśli na grobie skromny pomnik dwuta Andrzeja Pruszyńskiego, na którym wyryto słowa: cieniom świętej pamięci Henryka Wieniawskiego, przedwcześnie dla sztuki zgasłego artysty skrzypka. Dziełem swego życia zasłużył sobie Henryk Wieniawski na trwałą pamięć w historii muzyki. Muzyka Henryka Wieniawskiego jest obecna, ciągle. Jest to ten kompozytor, który choć może nie należy do najpopularniejszych wśród wykonawców muzyki skrzypcowej, to jednak nie umarł. Pozostaje jakaś część jego, tego wszystkiego, co skomponował, przede wszystkim na skrzypce. Więc zostają utwory typu koncertowego, drugi koncert demol przede wszystkim. Jest Polonez D-dur. Grywa się jeszcze legendę, myślę, że najpopularniejszym utworem, najczęściej wykonywanym jest Scherzo Tarantelle, opus 16. To jest utwór, który właściwie chyba najszybciej zdobył sobie miejsce w repertuarze skrzypków. Od samego początku właściwie, jak muzyka Wieniawskiego zaczęła być sprzedawana w księgarniach muzycznych, znajduje się on w repertuarze. Pierwszy Izei, przyjaciel Wieniawskiego i jego uczeń, nagrał dwa mazurki, opus 19. I jest to dokument tak ogromnej wagi, że zastanawiam się, czy my wszyscy uświadamiamy sobie, że przecież Izei od samego Wieniawskiego dostał przekaz, jak należy grać mazurka jako formę przede wszystkim, jak należy akcentować, jak należy frazować. Izei zdążył przed śmiercią nagrać dwa mazurki i to nagranie stanowi niezwykłej zupełnie wagi dokument. Ale popatrzmy na innych wirtuozów. Znów najwięksi. Jan Kubelik, Wasza Przychoda. Dwaj wspaniali Czesi. Obaj grali Wieniawskiego. Przychoda nagrał po raz pierwszy w ogóle na płyty koncert demol Wieniawskiego z orkiestrą. Idźmy dalej. Nawet skrzypkowie niemieccy, tacy jak Kulenkampf na przykład, mieli Wieniawskiego w swoim repertuarze. Skrzypkowie rosyjscy, no chociażby przez sentyment, więc rzecz zrozumiała, że pamięć o nim i po nim przetrwała. Nie muszę mówić, że Polacy grają Wieniawskiego, bo to jest rzecz oczywista. I nie przegrywa on nawet z twórczością tak wyrafinowaną, jaką jest twórczość Karola Szymanowskiego. Myślę, że jest także oczywistą rzeczą, że grają go i nagrywają na płyty ci, którzy przeszli przez estradę konkursów imienia Wieniawskiego. Żyje ten Wieniawski. Niemniej trzeba powiedzieć, że najbardziej dbają o niego skrzypkowie proweniencji żydowskiej. Dbają o niego na tej samej zasadzie, na jakiej dbają o Mendelssohna. Tak długo, wydaje mi się, jak długo będą żyły konkursy imienia Henryka Wieniawskiego, tak długo Wieniawski będzie znajdował się w repertuarze. Myślę, że muzyka Wieniawskiego jest tak jak źródło ożywcze, w którym można ochłodzić się, można umyć się, można odetchnąć, znajdując się w aurze cudownej, krystalicznie przejrzystej wody. Znajdujemy się w sali Trybunału Koronnego,
gdzie prawdopodobnie Henryk Wieniawski, przyjeżdżając do swojego miasta rodzinnego, koncertował. Towarzystwo Muzyczne imienia Henryka Wieniawskiego w Lublinie kultywuje pamięć po Henryku Wieniawskim, organizuje festiwale, konkursy ogólnopolskie i międzynarodowe. Staraniem Towarzystwa Muzycznego powstał wybudowany pomnik Henryka Wieniawskiego. Siedzibą Towarzystwa Muzycznego jest kamienica, w której Henryk Wieniawski się urodził. Towarzystwo nasze stara się, aby ta kamienica była po prostu domem muzyki. Dwukrotny pobyt Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju w ówczesnym Salzbrunie w latach 1855 i 1857 skłonił organizatorów życia kulturalnego Wałbrzycha do przypomnienia tego faktu poprzez wzniesienie tutaj pierwszego w Polsce pomnika Henrykowi Wieniawskiemu i także poprzez regularnie odbywające się koncerty. Koncerty w formie ówczesnych dni, a teraz festiwalu imienia Henryka Wieniawskiego. Lublin to miejsce urodzenia. Poznań to miejsce międzynarodowych konkursów. Tutaj to miejsce, ja bym powiedział, odpoczywania wraz z Henrykiem Wieniawskim, tak jak on to był czynił, mając lat 20 i 22. 12 lat temu Towarzystwo imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu podjęło się trudu wypełnienia białych kart jego życiorysu. Przemierzam Europę śladami Wieniawskiego w miarę możliwości i zbieram dokumenty ilustrujące jego działalność. 12 lat temu archiwum nasze było puste. Dzisiaj mamy kilka tysięcy pozycji archiwalnych, które ukazują Henryka Wieniawskiego w nowym świetle. Odkrywamy go niejako na nowo. No tak. Jestem bardzo stary. Tak stary, że pamiętam jeszcze Pana Boga, kiedy nie nosił brody. A przecież nie mogę sobie jakoś przypomnieć pierwszego konkursu Wieniawskiego, który odbywał się w roku 1935 w Warszawie. No może dlatego, że wtedy nie kochałem się w żadnej skrzypaczce, tylko w pianistce na przykład. Ale poznańskie konkursy pamiętam już wszystkie doskonale, bo przy każdym z nich uczestniczyłem jako najpierw młody, a potem coraz starszy, a potem wreszcie sędziwy krytyk muzyczny. Nie mogę sobie przypomnieć tylko tego konkursu, kiedy polscy jurorzy zbuntowali się i powiedzieli, że trzeba konkurs Wieniawskiego przenieść do Warszawy. Bo co to znaczy jakiś taki prowincjonalny konkurs? Co to znaczy Poznań, to nie ma żadnego międzynarodowego znaczenia? Pamiętam, że wtedy, występując w obronie mojego rodzimego Poznania, powiedziałem, że jeśli by toczył się międzynarodowy konkurs wiolonczelowy na dworcu w Koluszkach, a przewodniczącym jury był Casals, to byłby to największy konkurs wiolonczelowy na świecie. Nie wiem, czy dzięki temu, w każdym razie na szczęście konkursy zostały w Poznaniu i jeden z drugiego rozwijały się na coraz lepiej i lepiej zorganizowane, bo Poznań ma to do siebie. Tego mu nie odebrały żadne prądy polityczne, które tymczasem tak wyniszczyły kraje. Mianowicie on zdołał ocalić poczucie porządku i zdrowego sensu rzeczy. Dlatego konkursy były zawsze świetnie przygotowane. Doskonale dobrane jury, doskonale dobrani kandydaci. Do tego jeszcze szereg imprez towarzyszących. Jeden konkurs lepszy od drugiego.